tam u góry chmury trochę. Przyblokowały. O, tu jakieś zielone mamy. Nie no, na pomarańczowym to ja jadę. Taka jest droga w National Park Sequoia i w Kings Canyon też jest podobno widokowa, więc dla wszystkich lubiących road tripy, czy na motocyklach, czy dla ambitnych na rowerach, bo tutaj przewyższenia są ogromne, ale asfalt raczej dobry, dużo zakrętów, dużo widoków. Jak nie ma chmur, oczywiście. To jest taki national park na pewno dla zmotoryzowanych. Jak będziemy w innych, to będziemy mieli porównanie, czy tak jest wszędzie w USA, czy ten park jest wybitnie taki dla ludzi zwiedzających ze szyby samochodu. Nam to pasuje teraz. Parę hajków można zawsze zrobić. O proszę, jaki ładny punkcik widokowy. Góry w chmurach. Widoki. I nawracamy. I jedziemy. I tak jeszcze ze 150 zakrętów. No jest ta droga na pewno ciekawa do zaliczenia dla tych, co lubią liczyć zakręty i przejeżdżać różne przełęcze. Nie widać tu tak tych serpentyn, nie są tak wyeksponowane jak gdzieś w Europie znane przełęcze, ale jest tu dość sporo do pokonania zakrętów, zanim się wyjedzie czy zjedzie. Jeszcze tak ze 50 zakrętów i będziemy na dole. Ile to było metrów teraz? 3000? 3000 stóp. Znaczy stóp. 3000 stóp. Tam sobie każdy przyjdzie. Z 7 już zjechaliśmy. Z 7, czyli jesteśmy trochę w połowie. Ładne widoczki. Znowu już takie czyste powietrze. Przewiało chmury. Zostały tam u góry. Pan hamuje pod górę jadąc. No, na rowerze tutaj to byłoby całodzienna mega wyrypa. Tutaj już nie będziemy wjeżdżać, niestety. Coś tu widzę, umocnione podpory, leży sobie taki kamień. No i widać, że tu szła tędy droga. Jest asfalt, jest biały pasek w środek. A tam właśnie stamtąd zjeżdżaliśmy. Z tych chmur. No i co? No śmieszne, taki z Flintstone'ów jakby, nie? No. Możemy jeszcze teraz obejść górą? Górą? Da się. Dzień dobry, dzień 3 października, to już chyba prawie miesiąc jak jesteśmy w trasie. Wczoraj po super atrakcji w Sequoia Park dojechaliśmy do tego
kempingu, który się nazywa Success Lake. Tak się nazywa na apce iOverlander. W internet jak się to wrzuci, to chyba jeszcze jest jakaś inna nazwa, ale generalnie jest to takie jeziorko tu sztuczne za tamą, którą się mija na drodze 190, no, jadąc od tego Porterville na wschód. Tak z grubsza okolice tu Bakersfield. No i wracamy jakby na południe od Sequoia Park, żeby skręcić na wschód, a później dojechać gdzieś do Grand Canyonu. No i jesteśmy sobie na tym kempingu. Jest bardzo przyjemnie, puściutko. I tak chciałem nagrać na pamiątkę, bo jest to jeden z lepszych chyba kempingów, chociaż może nie wygląda, na jaki trafiliśmy w Stanach Zjednoczonych, bo łączy w sobie cechy praktycznie no, idealnego kempingu. Przynajmniej dla mnie takie cechy to jest to, że jest bliskość wody, jest daleko od jakichś miast, miasteczek. No nie kąpaliśmy się w tym jeziorze, bo akurat nie mamy teraz na to czasu i ochoty, ale myślę, żeby się dało. Są spoko ubikacje i prysznice. Prysznice są darmowe, z ciepłą wodą. No i kemping jest tani, więc wszystkie te cechy są spełnione. Tani to znaczy $25 za noc. Mamy rok 2023, bo to będzie raczej się zmieniać. No może zdarzały się za dwie dychy w Stanach, ale taniej nie znajdziecie. Na dzień dzisiejszy w Kanadzie, w parkach narodowych zdarzają się takie za 15, ale to są zazwyczaj dziury w ziemi do robienia kupy i tyle, i miejsce do zaparkowania, i tak jest ciężko znaleźć to miejsce, bo często są przepełnione. No a tu jest normalny, ciepły prysznic, jest w miarę czysto, wszystko jest w miarę nowe. Przypomina mi to bardzo Australię, chyba głównie krajobrazowo, no ale też kempingi tam podobnie wyglądały. I co? Jedyny minus tego kempingu to jest ta droga, którą słychać w tle. To jest, gdyby nie ta droga, to w zasadzie byłby idealny kemping na taki road trip, no bo nie mówię tu o jakimś spędzaniu całego urlopu nad tym pięknym jeziorkiem. No są miejsca, gdzie tam można stać prawie nad wodą. No my szukamy kempingów w trasie, więc raczej szukamy takich, żeby było, można się umyć. Czasem się zdarzają jeszcze pralnie, do tego to można zrobić przepierkę. Jagoda wraca spod prysznica. I co? Jak było? Gościu już tam walił w drzwi. Jaki gościu? Co, ten sprzątacz? Przecież on już tam sprzątał wcześniej. No. Dobrze, że sprzątają. Także pakujemy się i lecimy. Także ten. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie git. Wiem, czemu też mi ten kemping przypomina Australię. Ponieważ tam nieodłącznym elementem właśnie stolika piknikowego było zadaszenie. No i tam jest o tyle przydatny, że jak świeci słońce, a świeci tam prawie pionowo z góry, zwłaszcza w rejonach podzwrotnikowych, no to ten daszek robi cień. A tutaj co prawda jest rano, więc nie robi cienia na stół, ale parę razy byliśmy na kempingach, gdzie padał deszcz, no i my to wszystko wozimy w aucie, więc gotujemy na zewnątrz. Jak padał deszcz, to nie za bardzo było gdzie gotować. Takie daszki, uważam, powinny być nad stołami kempingowymi, przynajmniej wtedy nie pada deszcz, można się tutaj na zewnątrz stołować. I no i tak właśnie było w Australii, tylko że tam rzadko padał deszcz. Jadę, musiałem się zatrzymać. Ja pierd. Czegoś takiego chyba w Australii nawet nie widziałem. Ja pierd.
To jest ten pan. Ja pierdolę. Nie no, czegoś takiego nie widziałem w Australii. I chodzi sobie tutaj. Normalnie szok. Widzisz to? To jest większe jak jakiś... Dojeżdżamy do Mojave, pustyni, koło miejscowości Mojave. Właśnie było widać tam na horyzoncie ten wielki parking dla nieużywanych samolotów. Góry wygląda to chyba na Google Maps, można zobaczyć. Ale tutaj w ogóle tak jakby równali jakąś ziemię też. Może przygotowują miejsce na więcej samolotów. Będzie lockdown. Brawo, jaki widok! Lewo. Na pustynię trzeba się przeżegnać. Cały czas kruki. Gdzie byśmy nie pojechali, tam kruki. Sucho, mokro, las, pustynia. Z tej ostatniej części lasu. Wszędzie kruki. Zawsze za mną kruki na kres. Do wyborów amerykańskich i do wyborów rosyjskich w przyszłym roku. Wygląda jak farma na środku pustyni. Jakiś silos czy coś, ja tutaj skręć w lewo. Mówiliśmy. Ten pakt pomiędzy społeczeństwem a władzą, który zakładał to, że władza sobie robi to, co chce, ale społeczeństwo ma spokój. No, ten pakt został zerwany, bo cała masa młodych ludzi została wzięta do wojska i ginie tam cały czas w Ukrainie. Czy coś wiemy na temat tego, jak po tym długim czasie już
relatywnie rzecz jasna. Ile tak jechaliśmy od asfaltu? 10 minut? 15? No i nikogo nie było widać, tylko jeden samochodzik. Już w końcu dojechaliśmy do takiego nawrotu, gdzie jest kibelek. No i co? To jest oznaczone jako kemping, a to jest zakaz kempingowania. No tam jest zakaz, tutaj jest kemping. Proste i logiczne. To gdzieś, gdzie się ustawiać? Tutaj koło tego felpitu. Proste i logiczne. Tak wygląda kemping na pustyni Mojave, w rezerwacie Mojave. Kelso Dunes, tak się nazywa kemping. Godzina za 5-6, może jeszcze 20 minut do zachodu albo pół godziny. Tam, tu mamy kibelek, a tam wielkie wydmy piaszczyste. Dzisiaj już tam nie pójdziemy, ale może jutro. Tutaj patrzymy na wschód, tam rano wzejdzie słońce. I nas obudzi, i tam są jakieś wysokie skały, góry praktycznie. Tutaj na południe patrzymy i też są wysokie góry, skały i przebieg wschód-zachód jakiejś linii energetycznej. Było, żeby uważać na grzechotniki, więc trzeba się rozglądać patrzeć pod nogi. No i co? Znowu mi to przypomina mega Australię. Czyli tak, star pikety, te trójkątne, tylko tu mają jeszcze takie ząbki jakieś. Z tego się buduje płoty w Australii, tylko mają dziurki na jednym z tych trzech. Tutaj widać, jest inny system tych płotów, widocznie są pełne słupki, a tu się jakoś zahacza może te metalowe druty. Bo po to są dziurki w nich, żeby drut przewlec i później się naciąga, no i taki powstaje płot. Także patrzę dookoła, nie ma już ochotników. Nie ma zbytnio drzew w tej okolicy. Mam na myśli te drzewa tylko z nazwy Joshua Tree, bo na pustyni drzewa nie rosną, to wiadomo. Znowu każdy krzaczek na tych pustyniach pachnie i to tak dziwnie mi przypomina rozmaryn. No to jeszcze coś innego. Wszystkie te krzaki na pustyniach mają taki zapach. Co tu mamy? Ano mrowisko. Też, tak jak w Australii, mrówki, te kamyczki sobie układają w takie dookoła wejścia do mrowiska. W takie właśnie kółka. Z daleka widoczne. No i co, liczymy na piękne niebo w nocy. O, znowu się poczułem jak na takim prawidłowym road tripie. Trochę nawet strach był tu jechać tą drogą. Widzieliśmy tylko jedno auto wcześniej tam zaparkowane. I tutaj taki van. Może na 4x4 biały stoi. Także nie będziemy tu sami. Nie wiem zawsze co gorsze, czy być samemu w takim miejscu oddalonym o setki, no dziesiątki kilometrów w tym wypadku od jakichś innych zabudowań. A jak uda pracuje?
cały czas. Co tam, pracujesz? Zaraz kończę. Ostatni powiew ciepłego. Dlaczego musisz wiedzieć? Nie, no jak zajdzie, to na pewno trochę się ochłodzi. No, to zaraz wyślę tu i może przyjdę. Ale nie wiem, czy zaś łazić teraz, bo jak za 20 minut zajdzie słońce, to będziemy po ciemku po tych krzakach. Zniszczysz też? No. Na pewno przed 19. Jedyna tutaj przeszkoda terenowa i te drzewa. Wiatr praktycznie jest delikatny, a wydaje taki odgłos, jak tu przechodzi przez te drzewa. Te drzewka, nie wiem co to są za dziwne takie jakby iglaste. Widziałem już gdzieś podobne, ale wygląda jakby tu ktoś zasadził wokół tego kempingu. Przyjechali nowi goście. Ciekawe. Jedna i druga wersja jest dość prawdopodobna. Też nie wiem, czy na tej akurat pustyni są te kojoty. Czy tu w ogóle jest coś życia? No jest trochę tych krzaków. Pierwsze ślady życia, niestety bez życia. Na pustyni jakiś rozszarpany, albo zdechły. Taki wygląda na dużego ptaka. Słońce zachodzi. Trzeba iść w kierunku naszego obozu. No już za chwilę zniknie słońce. Ale mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z taką sytuacją, która się zdarza czasami w samolocie. Nie wiem dlaczego akurat na pustyni tego można doświadczyć, a nie, chociaż może na morzu też. Gdzieś gdzie jest długi horyzont, daleki. Słońce zaszło jakieś pewnie 10-15 minut temu i z tamtej strony jest takie żółte, jasne jeszcze niebo i mamy cały czas z tamtej strony dzień. A z tamtej strony, czyli po przeciwnej stronie, za tymi górami słońce, niebo się robi takie granatowo ciemne. I jeszcze jakoś w kamerze tego tak nie widać, ale tam już w zasadzie jest noc. Czekam, aż będzie widać jakiś jeszcze gwiazd. Dziwna aura. W połowie noc, a w połowie dzień. A wiem, dlaczego tego tak nie widać na kamerce, bo ona dostosowuje jasność automatycznie. Także jakbym ustawił jakoś na stałe, nie wiem, czy balans bieli, czy tam jasność, tam by było dużo ciemniej. Dzień i noc. I my po środku. Jakiś ptaszek jeszcze śpiewa.
teraz to już będzie widać. Tam jest noc. Tam był dzień. Długo po zachodzie jeszcze jest. No, co chciałem powiedzieć, że fajne są takie kempingi, w zasadzie najlepsze, jeśli tylko ma ze sobą zapas wszystkiego, co potrzeba, to i weźmiesz sobie tu prysznic, polewając się wodą. Kibelek jest, ale w zasadzie można by było iść z łopatą gdzieś w krzaki. Jest cicho, nie ma nikogo. Za chwilę pewnie się rozgwieździ niebo. To jest taki nasz ulubiony typ kempingu. I takich było więcej w Australii. Tutaj na razie to jest taki pierwszy, ale dopiero co się oddaliliśmy od wybrzeża, więc może im głębiej w tą dzicz amerykańską. No i najważniejsze, że tutaj się stoi za darmo. $0 za noc. Zaraz coś sobie jeszcze oglądniemy. Quentina Tarantino, jak jeździ po pustyni. O, jeszcze widać w lusterku. Podobnie było pod sekwoją. Trzeba sobie radzić. Nie będziemy stać w kolejce.